Cieszę się, że Państwo skorzystali z zaproszenia i również dziękuję Panu Wójtowi, że to możemy w Urzędzie Gminy w sali imienia Lecha i Marii Kaczyńskiej spotkać się, żeby rozstrzygnąć kolejny już etap Funduszu Inwestycji Strategicznych skierowany na zabytki. To bardzo ważny program, który tak naprawdę odpowiada na oczekiwania nie tylko samorządów, ale też mieszkańców, bo jak wiemy, zabytki na Mazurach to w większej części są kościoły. Kościoły, które wymagają remontów, wymagają konserwacji i ten program jak najbardziej wpisuje się w te zapotrzebowanie i tak jak mówię, te społeczności lokalnej. Jestem często w różnych częściach Mazur, w kościołach i rozmawiam i wiem, że to jest problem, bo zawsze fundusze, które może mogą złożyć wierni w kościele, nie są tak duże, żeby nasze zabytki odrestaurować czy przywrócić im dawną świetność.